Jedziemy, jedziemy. Ja nie boję się, kiedy będę tak przed siebie. Właśnie odpalam beat i zaczynam nową sesję. Robię to dla wszystkich, którzy przyszli tutaj dla mnie. Nawijam to dla ludzi, których nigdy nie okłamię. Ten wjeżdża, odpalana jest kamera. W górę leci lewa dla każdego rajdera. Siemano, z tej strony Deny po przerwie. Krótka przerwa, bo nie było czasu, pogody, a potem byłem na wakacjach, ale wróciłem, jestem. Pierwsza jazda chyba od 2 tygodni. Trzeba się rozruszać. Jedziemy bardzo spontanicznie. Przeglądałem sobie Google Maps, znalazłem jakąś drogę w górach. Taką bardziej widokową, nawet nazywa się widokowa. Także jedziemy zobaczyć, co to będzie. Dzisiaj jakaś akcja policyjna na prędkość, także turbo grzeczniutko będzie trzeba. No, a z ciekawostek w przyszłym tygodniu i na pewno będzie z tego odcinek. Z Dawidkiem jedziemy na szkolenie motocyklowe na torze. Nigdy w życiu nie jeździłem po torze, ani nie brałem udziału w takich szkoleniach. Także dla mnie coś nowego. Mam nadzieję, że będzie spoko. Toru Słomczyn. Mam nadzieję, że z tego powyciągam trochę lekcji. Ale to w przyszłym tygodniu, to gdzieś może w weekend albo po ostatni odcinek. Na razie jedziemy Wiślanką. Ostatnio strasznie kolejny powybijało od szkód górniczych. O, właśnie. O, wy tego nie widzicie, ale buja tu jak na morzu. Zbliżamy się do naszego punktu docelowego. Już mamy górski klimacik. W ogóle jedziemy w dla mnie totalnie nowe strony. Nigdy w życiu tu nie miałem po co być. To nie wiem, czego się spodziewać. Na pewno nie winkli, bo to nie taka droga. Ale powinno być ładnie. Tylko źle mi się nawiguje, bo mam Google Maps w kieszeni i tylko mi mówi, gdzie mam skręcać i co? To takie trochę niespodziewane komunikaty są. W ogóle widzowie, jest zadanie dla was. Piszcie do Guardiana, żeby się dograł, bo nazwijmy negocjacje w toku. Bo ostatnio coś ma mało chęci do nawijek i trzeba go jakoś zmotywować. Już, że tak powiem, nawiązaliśmy kontakt, żeby powstał wspólny numer.
kupiłem turystykę. Chłopań! Co to za tereny? Czy czuję, jakbym krosem jechał? Mam nadzieję, że się asfalt nie skończył. Jak się skończy, to zawracam. Tak mam wrażenie, że zaraz tak będzie. Chociaż według Google nie powinno. My ogólnie na jakąś górę mamy wjechać, z tego co mi się wydaje. Bo przecież górę, no może nie na szczyt, ale gdzieś wyżej. Nawet na mapach były zaznaczone, że jakaś przełęcz jest poniżej. Otworzę. Mam nadzieję, że nie zbiorę zaraz muchy do oka. Boże, jak ci ludzie tu potrafią mieszkać. Ale fajny domek. W sumie w takim to ja bym potrafił. Jadę i się cieszę. Tego nie widzicie, ale... ale tak jest. O, chyba tam jest nasz najwyższy punkt, coś tak czuję. Wow, ale widoczki. Piękny ten teren. W ogóle jaką mamy widoczność daleką. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Polana Budzin. A zostaw tu! Ach. Ładne miejsce. Tu by się turystyk przydał. Mam nadzieję, że z tych chmur nie będzie padać, bo nie wygląda to wcale kolorowo. Na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. No, ale tu se chatę budować. Spoko. To tu jakiś żwirek na... Kur... Jedziemy po tym? Jedziemy po tym? Jedziemy po tym? No mam nadzieję. To tego to nie miałem w planach.
Speed Triple Offroad. A, to chyba jest asfalt już. Mam taką nadzieję. Człowiek na jedynce musi jechać cały czas. Ja się na jedynce rozpędzam. Gdzie nas wywiało? Myślałem, że to mostek zrobiony. Nie wiem, czy widzieliście, ale takie drzewa były obok siebie poukładane, nawet jakby barierka była. Niestety bateria mi padła. 300 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Ale byliśmy na szybko na rynku w Cieszynie. Na lodziku. I teraz będziemy wracać. Zwijmy to okrężną drogą. A w sumie nie okrężną, ale nie najszybszą. Spodobały nam się te górskie dróżki przez Wiochy. To jest chyba moja nowa pasja, będzie motocyklowa. Czyli zwiedzenie wszystkich pipidów w górach blisko nas. Dobrze. Chyba, że tego wszystkiego się nie da kręcić, ale znowu spontanicznie przypadkiem byliśmy u ziomka. Zaraz odlatujemy 3, 2, 1, jazda!
by było na tyle dzisiaj. Nie wiem, co z tymi vlogami robić, bo chciałbym je robić, ale nie mam tak o czym gadać, co opowiadać, nie mam takiej gadany niestety, a sam doskonale wiem, że sama jazda to nie jest zbyt fascynująca do oglądania. Jeszcze może jakby to jakiś tor był, albo nie wiem, kręte drogi w Alpach to spoko, ale takie przejażdżki to średniawo. Nie wiem, co o tym sądzicie. A może przerwa by była potrzebna jednak jakaś. Na pewno będzie odcinek ze Słomczyna. To będzie coś ciekawszego. Aczkolwiek też nie wiem, czy tam będę dużo gadał, bo na pewno będę się skupiał na tym, co mam robić jeżdżąc po torze, bo to nie jest track day, gdzie no limit sam mogę śmigać, tylko jednak z instruktorem jazdki. No, na torze będzie coś ciekawszego, ale tak nie wiem, co o tym sądzicie, dajcie znać. Robić, nie robić, robić tak jak jest. Co zmienić? Nic nie zmieniać. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Pozdro je, elu. Ten wjeżdża, odpalana jest kamera, w górę leci lewa dla każdego rajdera.